Dzień dobry Państwu. Pragnę serdecznie powitać wszystkich Państwa radnych na obradach 22. sesji Rady Powiatu w Biłgoraju. Serdecznie witam Pana Starostę, cały zarząd, wszystkich radnych, Panią Sekretarz, Pana Skarbnika, Pana Tomasza Ferenca, który będzie przekazywał obraz z dzisiejszej sesji poprzez łącza internetowe. Szanowni Państwo, spotykamy się w warunkach szczególnych, w warunkach COVID-u. Wobec tego serdeczna prośba o sprawne procedowanie dzisiejszych obrad, uchwał, tak żebyśmy mogli bezpiecznie te obrady zakończyć. Bardzo proszę o aktywowanie swoich pilotów, naciskając przycisk Send, żebyśmy sprawdzili obecność. Jeszcze Pan Tomasz. Stwierdzam obecność 16 radnych na 23, a więc nasze obrady są prawomocne. Wielu radnych ze względu na kwarantannę covidową prosiło o usprawiedliwienie z dzisiejszych obrad. Ze względów na epidemię kierownicy wydziałów oraz dyrektorzy jednostek nie są obecni na sesji. W razie pytań Państwa radnych odpowiedź będzie wystosowana pisemnie. Szanowni Państwo, otrzymali Państwo projekt dzisiejszych obrad składający się z 13 punktów. 3 punkty stałe, które rozpoczynają zawsze nasze obrady, później 3 punkty merytoryczne, ocena działalności warsztatów terapii zajęciowej, podjęcie uchwały Pefronowskiej, podjęcie uchwały w sprawie programu współpracy powiatu biłgorajskiego z organizacjami pozarządowymi i 4. jeszcze podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia powiatu biłgorajskiego do Związku Transgranicznego Euroregion Roztocze, podjęcie uchwały budżetowej w sprawie prognozy i punkty 4, które zawsze kończą stałe nasze obrady. Mamy do podjęcia dzisiaj 5 uchwał, w tym 2 uchwały związane tutaj sensu stricto z budżetem i z prognozą finansową. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem porządku obrad? Proszę nacisnąć przycisk za. Proszę. To przechodzimy do punktu 3 naszych obrad. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. Protokół był wyłożony w biurze rady. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem protokołu z poprzedniej sesji? Proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku za. Dziękuję. Stwierdzam jednomyślne przyjęcie protokołu z obrad 21. sesji Rady Powiatu. Szanowni Państwo, przechodzimy do realizacji punktu 4. Państwo radni otrzymali w materiałach na 22. sesję sprawozdanie z działalności warsztatów terapii zajęciowej funkcjonujących na terenie powiatu biłgorajskiego w 2019 roku, które funkcjonują w Biłgoraju, Józefowie i Biszczy, obejmując w sumie 109 osób swoją opieką za miniony okres. Ocena była przedmiotem prac Komisji Zdrowia, Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa, która nie wniosła żadnych uwag. Przyjmując tą ocenę, chcę zapytać, czy ktoś z Państwa radnych ma uwagi dotyczące pracy warsztatów terapii zajęciowej. Skoro nie widzę
to uznają, że ocena działalności warsztatów terapii zajęciowej została przez Radę przyjęta. Przechodzimy do punktu 5 naszych obrad. Witamy panią przewodniczącą. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wykazu zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za rok 2020. Chcę zapytać, czy wszyscy państwo otrzymali projekt tejże uchwały. Nie widzę, żeby ktoś nie otrzymał. Wobec tego krótko scharakteryzuję. Przesunięcie środków pomiędzy poszczególnymi pozycjami są wynikiem dotychczasowej realizacji zadań i służą optymalnemu wykorzystaniu przyznanego limitu środków. Zmiany w zadaniu dofinansowania, zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny oraz przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów wynikają z wysokości przeznaczonych na to zadanie środków, które w pełni zapewnia realizację dotychczas złożonych wniosków. Środki finansowe z wyżej wymienionych zadań zostaną przeznaczone na zwiększenie środków w zadaniu dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych w komunikowaniu się i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych w celu zabezpieczenia realizacji zarejestrowanych wniosków. Czy jest potrzeba odczytania projektu uchwały? Nie widzę. Wszyscy państwo projekty mają przed sobą. Projekt uchwały został zaopiniowany jednomyślnie pozytywnie przez Komisję Zdrowia, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa, a także przez Komisję Finansów i Rozwoju Gospodarczego. Chcę zapytać, kto z państwa radnych jest za podjęciem uchwały? Proszę o naciśnięcie przycisku za. Dziękuję. Stwierdzam jednomyślne podjęcie uchwały. 17 głosami za, bo już mamy jedną osobę więcej, jest pani przewodnicząca. Wobec tego 17 osób obecnych na sali. Przystępujemy do realizacji punktu 6 naszych obrad. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy powiatu biłgorajskiego z organizacjami pozarządowymi na 2021 rok. Wszyscy państwo radni też otrzymali projekt tejże uchwały. Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie Rada Powiatu uchwala w każdym roku roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami określonymi w artykule 3 ust. 3 ustawy. Do programu współpracy powiatu biłgorajskiego z organizacjami pozarządowymi na 2021 rok wybrane zostały zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, kultury, kultury fizycznej, turystyki ze szczególnym uwzględnieniem krajoznawstwa oraz ochrony i promocji zdrowia odpowiednie do potrzeb naszego powiatu. Otwarte konkursy ofert pozwolą wybrać i dofinansować zadania o charakterze masowym i otwartym, promujące powiat biłgorajski. Czy ktoś w przedmiocie tejże uchwały z państwa radnych pragnie zabrać głos? Nie widzę. Wobec tego, kto z państwa radnych jest za podjęciem uchwały, proszę o naciśnięcie przycisku za. Dziękuję. Stwierdzam jednomyślne podjęcie uchwały 17 głosami za. Przystępujemy do realizacji punktu 7 naszych obrad. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia powiatu biłgorajskiego do Związku Transgranicznego Euroregion Roztocze. Już kiedyś na sesjach ten temat stawał. Rada Powiatu w Biłgoraju, mając na celu stworzenie podstaw do rozwijania przyjaznej, wzajemnej, korzystnej współpracy transgranicznej bezpośrednio sąsiadujących obszarów Rzeczypospolitej Polskiej i Ukrainie, obejmujących teren transgranicznego rezerwatu biosfery Roztocze, który jest na liście UNESCO, wraz z obszarami przyległymi, postanawia przystąpić do Międzynarodowego Zrzeszenia Społeczności Lokalnych
Związek Transgraniczny Euroregion Roztoczy. Celem tego euroregionu jest stworzenie warunków dla lepszej koordynacji wspólnych działań władz i uspołecznienie w dziedzinie samorządów i społeczności lokalnych, a w szczególności ochrony środowiska naturalnego i racjonalnego wykorzystania zasobów naturalnych, transgranicznej, ekologicznej, kulturalnej turystyki, społeczno-gospodarczej, edukacyjno-naukowej i kulturalnej współpracy transgranicznej obydwu stron, zbliżenie narodów obu państw przy zachowaniu korzystnego środowiska dla życia przyszłych pokoleń i zachowanie walorów przyrodniczych obszaru Roztocza mających wpływ na jakość życia mieszkańców. Czy ktoś w przedmiocie uchwały z państwa radnych pragnie zabrać głos? Nie widzę. Projekt uchwały został zaopiniowany jednomyślnie pozytywnie przez Komisję Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji, Komisję Zdrowia, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa, Komisję Finansów i Rozwoju Gospodarczego. Kto z państwa radnych jest za podjęciem uchwały, proszę o naciśnięcie przycisku za i podniesienie ręki. Dziękuję. Stwierdzam jednomyślne podjęcie uchwały 17 głosami za. Przystępujemy do realizacji punktu 8 naszych obrad. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok. Bardzo proszę o przedstawienie uchwały przez pana skarbnika powiatu, pana Grzegorza Płechę. Panie przewodniczący, państwo radni. Zmiany budżetowe przede wszystkim wynikają z tego, że otrzymaliśmy znaczne środki dla domów pomocy społecznej na walkę z COVID-em i także musimy zabezpieczyć jak co roku wynagrodzenia nauczycieli, bowiem środki zabezpieczone z subwencji oświatowej są praktycznie na wyczerpaniu. Jeżeli chodzi o te pierwsze zmiany, które otrzymali państwo w pierwszych materiałach, to otrzymaliśmy dotacje od wojewody na czy o dotację, o zwiększenie środków z agencji na zalesienia kwoty 4224 zł. Otrzymaliśmy także dotacje z Funduszu Dróg Samorządowych w ramach tego dodatkowego naboru na remont dróg powiatowych Teodorówka Trzęsiny, Hedwiżyn, Wola Kątecka, Czarnystok. W tym roku wydamy 763 556 zł. Jest to zadanie dwuletnie, którego wartość będzie 7 635 569 zł. I jest to z udziałem także gminy Frampol. Ponadto otrzymaliśmy dotacje od wojewody z Krajowego Funduszu Szkoleniowego dla Powiatowej Straży Pożarnej na szkolenie osób z niebędących strażakami, czyli z pracowników cywilnych. Dom Pomocy Społecznej w Teodorówce zwiększa dochody swoje o 300 tysięcy złotych i przede wszystkim tutaj z tych środków zabezpiecza wydatki orzeczowe. Otrzymaliśmy także od gminy Księżpol kwotę 3 tysięcy złotych na dofinansowanie warsztatu terapii zajęciowej w gminie czy w Biszczy. Także tymi zmianami właśnie wprowadzamy na wydatki szkolne kwotę 1 224 272 zł zarówno w dziale 801 oświata i wychowanie, jak i w dziale 854 edukacyjna opieka wychowawcza. Źródłem tych środków są oszczędności w oświacie na wydatkach na szkoły niepubliczne, stąd mamy 184 272 zł. Z rezerw oświatowych, co nam zostało, 240 tysięcy złotych. 700 tysięcy przesuwamy z inwestycji związanych z modernizacją hali sportowej w Zespole Szkół Budowlanych, bowiem tutaj w tym drugim naborze rozstrzygnięcie będzie końcem października albo początkiem, czy przepraszam, może końcem listopada, więc to zadanie
będzie realizowane w roku następnym. I także w Domu Pomocy Społecznej w Teodorówce oni dostali bardzo duże środki, a myśmy na początku roku w budżecie im dali te zwiększone, więc jakby nam zwracają te 100 tysięcy i to powoduje, że jesteśmy w stanie na ten miesiąc zabezpieczyć szkoły. Także dokonujemy przesunięć pomiędzy paragrafami o wydatku. W drogach jest to kwota 50 tysięcy, w turystyce 17300, w oświacie 17606, w internatach 16801. Także w kulturze i kulturze fizycznej dokonujemy przesunięć z uwagi na to, że środki, które były przeznaczone na dotacje, z uwagi na obecną sytuację nie zostały wykorzystane. W międzyczasie jest konieczność zgłoszenia poprawki do projektu budżetu, bowiem otrzymaliśmy, jak mówiłem, znaczące środki dla domów pomocy społecznej. Pierwsza sprawa, tutaj otrzymaliśmy kwotę 306 772 zł na taki program covidowski, zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom i bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjnych i ich hospicjum. Oprócz tego wpłynęła na dofinansowanie bieżących działań domów pomocy społecznej o dotację od wojewody w kwocie 137 426 zł. Otrzymaliśmy także dotację od wojewody na gospodarkę gruntami i nieruchomościami, na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników realizujących te zadania i dla Państwowego Inspektora Nadzoru Budowlanego 5 tysięcy. I tutaj w wydatkach te środki jakby rozdysponowujemy. Dokonujemy także przesunięć na 164 531 w drogach. 100 tysięcy tutaj na działalność remontową. Tutaj pani Marysia będzie robiła wycinkę drzew. I także udzielimy dotacji gminie Biłgoraj na przebudowę drogi, na przebudowie ochodnika przy drodze Wola Radziecka o Hedwiżyn. Jest to 165 tysięcy złotych. I także z uwagi na to, jak mówiłem wcześniej, ta hala w budowlance tym rokiem nie pójdzie. Chcemy ogłosić przetarg na opracowanie koncepcji rozbudowy wraz z projektem budowlano-wykonawczym budynku basenu w Zespole Szkół Budowlanych w Biłgoraju. Szacowany koszt tej dokumentacji projektu jest to 700 tysięcy. Mamy 300, więc 400 tysięcy tutaj przesuwamy. I tak by się przedstawiały zmiany. Powiem tylko, że obecnie dochody powiatu będą 138 820 587,94 grosze, a wydatki 154 607 473,71 grosz. To wszystko. Dziękuję panu skarbnikowi. Czy ktoś z państwa radnych w sprawie zmian budżetowych pragnie zabrać głos? Nie widzę. Zreferowany przed chwilą projekt zmian budżetowych, jeśli chodzi o uchwałę, został pozytywnie jednomyślnie zaopiniowany przez Komisję Finansów i Rozwoju Gospodarczego. Wobec tego pragnę zapytać państwa radnych, kto z państwa radnych jest za podjęciem uchwały. Proszę o naciśnięcie przycisku za. Dziękuję. Stwierdzam jednomyślne podjęcie uchwały 17 głosami za. Przystępujemy do realizacji punktu 9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. I poproszę znowu o zabranie głosu pana skarbnika powiatu, pana Grzegorza Płechę. Panie przewodniczący, państwo radni, konsekwencją wprowadzenia tego wieloletniego zadania polegającego na remoncie dróg powiatowych, o którym mówiłem wcześniej, Teodorówka, Trzęsiny, Hedwiżyn, Wola Kątecka, Czarnystok, jest to inwestycja, której wartość, jak mówiłem, będzie 7 635 556 zł. Będzie ona prowadzona w roku 2020 i 2021, więc to jest konieczność dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej. Po drugie, jak już wcześniej mówiłem, dokonaliśmy wielu zmian. Przede wszystkim otrzymaliśmy zarówno środki z programu funduszu, jak mówię, Funduszu Dróg Samorządowych, z dotacje wojewody, środki z budżetu państwa na różne zadania, to jest w tych objaśnieniach opisane.
I to powoduje, że zarówno zmieniły się dochody, jak i wydatki. I to powoduje konieczność dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej. Po tych zmianach jakby poziom zadłużenia powiatu dopuszczalny jest 10,13, obecnie mamy 5,16, więc wszystkie te zasady uchwalania i funkcjonowania budżetu są spełnione. Dziękuję. Dziękuję panu skarbnikowi. Czy w przedmiocie zmian w sprawie wieloletniej prognozy finansowej ktoś z państwa radnych pragnie zabrać głos? Nie widzę. Uchwała została pozytywnie, jednomyślnie zaopiniowana przez Komisję Finansów i Rozwoju Gospodarczego. Kto z państwa radnych jest za podjęciem uchwały? Proszę o naciśnięcie przycisku za. Dziękuję. Stwierdzam jednomyślne podjęcie uchwały 17 głosami za. Przystępujemy do realizacji punktu 10 naszych obrad. Informacja starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu i pracy Zarządu Powiatu między sesjami. Dostaliśmy materiały odnośnie tejże informacji. Zarząd w międzyczasie od ostatniej sesji obradował na 5 posiedzeniach, a zajmował się 28 tematami. Czy ktoś z państwa radnych ma jeszcze jakieś zapytania dotyczące przedstawionej przez pana starostę informacji o pracy Zarządu Powiatu pomiędzy sesjami? Nie widzę. Stwierdzam przyjęcie przez Radę Powiatu informacji pana starosty. Przystępujemy do realizacji punktu 11. Wnioski, oświadczenia radnych. Czy ktoś z państwa radnych chce zabrać głos? Nie widzę. Przystępujemy do realizacji punktu 12 naszych obrad. Sprawy różne. Czy ktoś z państwa radnych chce zabrać głos w sprawach różnych? Bardzo proszę, pan starosta Andrzej Szarlip. Szanowni państwo, chciałbym się odnieść i zaraportować też państwu radnym, ale również mieszkańcom powiatu biłgorajskiego za pomocą transmisji sytuację, jaka ma miejsce w naszych domach pomocy społecznej w związku z wczorajszymi informacjami medialnymi. Chciałbym państwu przedstawić, w jaki sposób DPS w Teodorówce jest zabezpieczony. Jeśli chodzi o środki ochrony indywidualnej przekazane do domu pomocy społecznej w Teodorówce w 2020 roku, to tak, maseczki jednorazowe to jest 29 590 sztuk, maseczki wielokrotnego użytku 500, przyłbice 1660, kombinezony ochronne jednorazowe 1141, ochraniacze na obuwie jednorazowe 600, pościel jednorazowa trzyczęściowa 480, pościel wielorazowa komplet 120, płyny do dezynfekcji w litrach 840, rękawice nitrylowe 20 250, maseczki FFP2 62, maseczki FFP3 20, fartuchy fizelinowe 328, gogle ochronne 210, testy płytkowe 100, chusteczki dezynfekujące 600, czepki wielokrotnego użytku 141. Chciałbym również przekazać stan magazynu, jaki jest obecnie w Domu Pomocy w Teodorówce na dzień wczorajszy, jak to wygląda. Maseczki jednorazowe w magazynie na wczoraj było 8660 sztuk, maseczki wielorazowe 250 sztuk, przyłbice 250 sztuk, kombinezony jednorazowe 130 sztuk, ochraniacze na obuwie 340 sztuk, pościel jednorazowa 190, pościel wielorazowa 60, rękawice 17 opakowań, w każdym opakowaniu jest kilkaset sztuk, gogle 20 x 210 sztuk, płyn do rąk 34 x 5 litry, płyn do powierzchni 5 x 5 litrów, fartuchy 5 sztuk, preparat do dezynfekcji rąk 46 litrów, preparat do dezynfekcji powierzchni 19 litrów, preparat do dezynfekcji medycznej 12 litrów, fartuchy jednorazowe 280 sztuk, maski FFP3 50 sztuk, FFP2 100 sztuk.
Ponadto chcę przekazać również informację, że w ramach grantu, który pozyskaliśmy z Urzędu Marszałkowskiego, zostały zakupione urządzenia medyczne. Ja tylko wymienię niektóre, te, które już są na miejscu, bo na niektóre jeszcze trwa postępowanie i one będą niebawem. Natomiast już na miejscu do dyspozycji pracowników są ssaki elektryczne przenośne, inhalatory, koncentratory tlenu w ilościach, które pozwalają w dobry sposób zabezpieczyć mieszkańców. Chcę również przedstawić Państwu raport, jeśli chodzi o zachorowania. Obecnie w Domu Pomocy Społecznej w Teodorówce jest 69 osób zakażonych spośród mieszkańców tego domu. W tym 2 osoby jest hospitalizowane w szpitalach. Natomiast 5 osób niestety zmarło. Sytuacja na chwilę obecną wydaje się opanowana, ale zaznaczam, że jest ona bardzo dynamiczna i nie wiadomo w zasadzie, jak ona się potoczy. Jestem w stałym kontakcie z dyrekcją, z pracownikami i tutaj z tego miejsca chciałbym bardzo serdecznie podziękować wszystkim pracownikom naszych domów pomocy społecznej, bo rzeczywiście ta sytuacja jest trudna, w której się obecnie wszyscy znaleźliśmy i wymaga od pracowników dużego poświęcenia, dużego zaangażowania. Łączą się z tym oczywiście emocje, każdy z nas jest człowiekiem, każdy się boi o własne zdrowie, ale w imieniu całego zarządu chciałbym wszystkim pracownikom naszych domów pomocy społecznej podziękować za profesjonalizm Państwa pracy. Mam jeszcze jedną informację, Szanowni Państwo. Otóż niestety mamy potwierdzone 2 ognisko w Domu Pomocy Społecznej dla kombatantów. Dzisiaj informacja jest taka, że 2 osoby na dzień dzisiejszy jest zakażone. Natomiast w dniu dzisiejszym są pobierane wymazy od wszystkich pozostałych mieszkańców przez Wojsko Obrony Terytorialnej. To się dzieje dzisiaj, czekamy na wyniki. Natomiast również jestem w stałym kontakcie z Panią Dyrektor, jeśli chodzi o środki zabezpieczenia bezpośredniego pracowników. Tam też jest wszystko zabezpieczone i tak jak należy, zachowane są również te wszystkie zasady sanitarne. Jeśli chodzi natomiast, proszę Państwa, o zachorowania na terenie powiatu biłgorajskiego, też mam dane takie, które chciałbym chociaż z kilku ostatnich dni przekazać Państwu. 24 to jest 37 osób, 25 październik 12, 26 70, 27 95, 28 27 osób, 29 168, 30 88, 31 93 i 1 54 osób. Chciałbym również zaapelować do wszystkich mieszkańców powiatu biłgorajskiego. Szanowni Państwo, dbajmy o siebie, nie lekceważmy tego zagrożenia, jakim jest zakażenie koronawirusem. Przekazuję też informację, że wicestarosta ma potwierdzony koronawirus, jest zakażony, przebywa obecnie w domu. Jego stan jest zadowalający, można powiedzieć, przechodzi to w sposób niewymagający hospitalizacji szpitalnej. Jeśli chodzi o funkcjonowanie Starostwa Powiatowego i jednostek podległych, my podjęliśmy decyzję już kilka tygodni wcześniej o zamknięciu obsługi bezpośredniej wśród interesantów. Dzięki temu ta obsługa w formie zdalnej, w formie niewymagającej tego bezpośredniego kontaktu jest cały czas prowadzona i wszystkie sprawy można załatwić, tak jak dotychczas. Można umówić się na spotkanie w sposób za pomocą telefonu lub za pomocą internetu. Można również wrzucić odpowiednie dokumenty do wrzutni. Także wszystko działa. Oczywiście są zakażenia również wśród pracowników. Natomiast te nasze decyzje o wprowadzeniu pracy zdalnej dla niektórych i wymiany umożliwiają, że starostwo w dalszym ciągu pracuje i służy mieszkańcom powiatu biłgorajskiego. Jeśli są jakieś pytania dotyczące tej kwestii, chętnie Państwu odpowiem. Dziękuję bardzo. Dziękuję Panu Staroście. Bardzo proszę, Pan Radny Jerzy Krasen. Panie Przewodniczący, Panie Starosto, Szanowni Państwo. W prasie miejscowej jednak ukazały się 2 artykuły o różnej treści pani dyrektor Tokarskiej. Z jednego wynikało, że potrzebuje tej pomocy, że brakuje masek,
tak z tego wynika, brakuje masek i innych środków ochrony osobistej. Natomiast w drugim tym oświadczeniu stwierdza pani dyrektor, no, że te środki ochrony osobistej są. Mam pytanie, które oświadczenie jest prawdziwe? Dziękuję. Szanowny panie radny, tak jak powiedziałem i przedstawiłem to w szczegółach, prawdziwe jest drugie oświadczenie. Też chciałbym tutaj zaapelować do wszystkich państwa o dużą wyrozumiałość dla naszych pracowników, w tym do pani dyrektor Tokarskiej, bo rzeczywiście ta praca nie jest łatwa. To się wiąże z dużymi emocjami i niekiedy są popełniane błędy. Natomiast rolą naszą jako radnych, jako też zarządu powiatu jest stwarzanie takiej atmosfery, żeby ta praca była jak najmniej uciążliwa dla pracowników i jak najmniej stresująca dla dyrekcji. Bo rzeczywiście to jest sytuacja, w której znajdujemy się po raz pierwszy. Różnie ludzie reagują. Natomiast ja przedstawiłem dane, konkretne wyliczenia, cyfry, liczby, z których wynika jednoznacznie, że Dom Pomocy Społecznej w Teodorówce jest zabezpieczony na najwyższym poziomie, jeśli chodzi o środki ochrony bezpośredniej dla pracowników. Powiem więcej, jest to dom społeczny, który jest największym beneficjentem tej pomocy na terenie całego województwa lubelskiego, z uwagi, że jest on jednym z największych tego typu placówek. Czy jeszcze ktoś z państwa radnych w sprawach różnych pragnie zabrać głos? Nie widzę. Szanowni państwo, rozpoczynaliśmy obrady, kiedy było na sali 16 osób. Kończymy z 18 osobami. Po wyczerpaniu porządku obrad zamykam obrady 22 sesji Rady Powiatu. Życzę wszystkim państwu radnym dużo zdrowia, uważajcie na siebie i całemu społeczeństwu ziemi biłgorajskiej, aby ta sytuacja covidowa, żeby to wszystko przechodziło pomału do historii. Dziękuję, do widzenia, do zobaczenia.